Witamy w 115 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Policzyłeś? Tak. Witają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Tego podcastu możecie posłuchać na stronach pawełtkaczyk.com i maławielkafirma.pl. A ten odcinek jest również transmitowany na Periscope TV łamany przez M. Jankowski. Ale to tylko na żywo, więc... No właśnie, przegapiliście właśnie. Bez sensu to mówimy. Jest chyba jakaś powtórka, ale tylko bardzo krótko. Pewnie ukaże się, znaczy inaczej, zniknie, zanim ten podcast się ukaże. Tak. O czym dzisiaj będziemy mówić, Marku? Książki. To samo pomyślałem, nie mamy książek. No i co teraz? Czy możemy powiedzieć, że Głos Ludu na przykład to nie książki? Dobrze. I tak to... mamy kupę materiału. Tak dobrze, tak. Dobrze. Mamy dużo materiału. Nie widzieliście tego. Byliśmy tak skoncentrowani na przygotowaniu transmisji na Periskopie, że w ogóle zapomnieliśmy, że mówimy w tym podcaście również o książkach. Natomiast o czym dzisiaj będziemy mówić, jeśli nie będziemy mówić o książkach? Będziemy dzisiaj mówić o mailu, który dostaliśmy od Mateusza. Mateusz pytał nas... Może ja... Przeczytaj. Nie, właśnie nie chciałbym go cytować tak od początku do końca, natomiast Mateusz... Fragmenty. Myślę, no, tak, we fragmentach. Zacząłem pracę w największym towarzystwie ubezpieczeniowym w Polsce. Product placement to pewnie z PZU, nie? W miejscowości Słubice, na granicy z Niemcami, w miejscowości liczącej około 20 tysięcy ludności. Cały powiat liczy 50 tysięcy osób. Miejsce, w którym zacząłem pracę, nie było obstawione w zeszłych latach i klienci się do niego zniechęcili. Przeszli do konkurencji. Chcę klientów, którzy odeszli, znów przyciągnąć do mnie, a tych, którzy z moją firmą nigdy nie mieli nic wspólnego, zachęcić do korzystania z naszych usług. Głównie chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, OC, AC, domów, firm i podróży. No i tu pojawia się pytanie do nas. Co mam zrobić? Jakie kroki podjąć, aby ludzie zaufali mojej osobie i zechcieli, aby to ja ubezpieczał ich mienie? Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o marketingu agentów ubezpieczeniowych. Gdybyście chcieli się ubezpieczyć w Słubicach, to jakby walcie jak w tym... Do Mateusza. Do Mateusza. To jest prawdopodobnie jedyny człowiek tam, który obsługuje PZU, więc jak będziecie się chcieli ubezpieczyć w tej firmie, to pewnie na niego traficie, a jeżeli tak, to serdecznie go od nas pozdrówcie. W takim razie myślę, że możemy ten dzisiejszy odcinek nazwać marketing agenta ubezpieczeniowego. No, nazwijmy go Głos Ludu marketing agenta ubezpieczeniowego. Dobrze. Chociaż w dzisiejszych czasach z ludem nigdy nie wiadomo, czy to nie są... Najgorszy sort Polaków. Najgorszy sort, tak, najgorszy sort. Nie wiem, ale nie. Mateusz z pewnością nie jest najgorszym sortem. Ale jak nie jesteś najgorszym sortem, to jest chyba źle. Tak źle i tak niedobrze. No w każdym razie. Nie będziemy rozmawiać o polityce. Będziemy mówić o marketingu agenta ubezpieczeniowego i zacznijmy od tego, że taki agent ubezpieczeniowy działa w pewnym środowisku, w pewnym ekosystemie. Jeżeli chce dotrzeć do klientów, którzy potrzebują ubezpieczeń, to powinien szukać ich tam, gdzie oni się poruszają. Tak, bo tu jest problem konstrukcji grupy docelowej. Grupa docelowa nie ma żadnej charakterystycznej demografii. Nie ma żadnych charakterystycznych cech. Znaczy, poza... w przypadku Mateusza ma tylko to, że to są mieszkańcy Słubic. Mieszkańcy, tak, czyli jakby geolokalizację. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek inne cechy demograficzne, nie, ale oni wszyscy mają konkretne potrzeby. I te potrzeby są w pewnych momentach bardziej odczuwalne, a w innych momentach są mniej odczuwalne. No i zadajmy sobie pytanie, kiedy może być odczuwalna potrzeba zakupu ubezpieczenia OC na samochód? No pewnie wtedy, kiedy kupujemy samochód. Więc powinien taki agent ubezpieczeniowy, czy jego punkt styczności z marką, być... Z klientem. Klienta z marką. Być w tym miejscu, gdzie ludzie kupują samochody. Więc jeśli w Słubicach są jakieś komisje samochodowe, no to warto byłoby się do nich pofatygować i, że tak powiem, obstawić. W jaki sposób obstawić właśnie punkty styczności z marką? To mogą być dni otwarte, czyli w którychś dniach, im bardziej to jest przewidywalne, tym lepiej, po prostu wystawić się tam i powiedzieć: cześć, jestem agentem ubezpieczeniowym, jeśli chcesz, odpowiem na wszystkie twoje pytania. Z drugiej strony to są materiały reklamowe, które można u tego człowieka zostawić. On się oczywiście musi dogadać. Ja sobie wyobrażam, że jeśli w danej miejscowości tych agentów ubezpieczeniowych jest więcej, no to nie wszyscy chcą w jakiś sposób te komisje samochodowe obstawiać, więc to jest kwestia też nawiązania relacji z właścicielem. Ale warto walczyć. Ja pamiętam, jak kupowałem kiedyś samochód, że było tak, że w salonie samochodowym był po prostu punkt konkretnego ubezpieczyciela, który oferował, czy brokera, który oferował ubezpieczenie na kupowane tam samochody. I to też jest niezły pomysł, jeżeli się oczywiście da zapłacić właścicielowi takiego komisu czy salonu czynsz niejako za to, że masz tam biurko i wtedy być tam, może niekoniecznie przez 8 godzin codziennie, ale być tam wtedy, kiedy najwięcej tych klientów się przewija i najwięcej tak naprawdę decyduje się na transakcję, no bo wtedy też potrzebny im jest ubezpieczyciel. Tak, no i punkt ubezpieczeniowy w salonie samochodowym to jest, wydaje mi się, standard, natomiast w komisjach niekoniecznie, więc można go w jakiś sposób zagospodarować.
Jeśli rozmawiamy o samochodach, no to w tym ekosystemie agenta ubezpieczeniowego będzie, nie wiem, firma wulkanizacyjna, bo wtedy jeśli coś mi się stało z samochodem, to ja też myślę bardziej w kategoriach zagrożenia, więc tam być może już nie będziemy stali, ale ulotki rozłożyć, wizytówki zostawić jak najbardziej tak. No w ogóle zauważmy, że ludzie zwykle kupują ubezpieczenia, bo muszą, ale są przekonani do zakupu ubezpieczeń wtedy, kiedy coś się wydarzy. Tak. Więc jeżeli będziemy mieć taki punkt, nie wiem, u wulkanizatora właśnie, gdzie jest problem z oponą, w punkcie, który wymienia szyby, bo ta szyba nam pękła, albo w punkcie u blacharza. Blacharz, mechanik, lakiernik, tak, na liście. To wtedy mamy szansę złapać klientów, którzy są po szkodzie, wtedy są, jak wiadomo, mądrzejsi i skoro są po szkodzie, to bardziej będą skłonni do tego, żeby wydać pieniądze na ubezpieczenie i nie pokrywać tych strat z własnej kieszeni na przyszłość. I w tym ekosystemie mamy jeszcze wypisane firmy montujące alarmy. I tutaj to jest kwestia już przechodzenia od samochodu w kierunku, właśnie tak jak mówiłeś, wybita szyba, ludzie, którzy montują alarm w domu i tak dalej. To jest ten moment, kiedy oni myślą o bezpieczeństwie domu, więc warto byłoby, żeby agent ubezpieczeniowy w takim miejscu był. Mamy też cały segment, bo skupiliśmy się na samochodach, ale mamy cały segment przecież ubezpieczeń domów, które są często wymaganym zabezpieczeniem przy kredycie, więc wchodzą w to banki, wchodzą w to pośrednicy kredytowi, wchodzą w to agencje nieruchomości. Wszystkie te miejsca, gdzie ludzie wybierają się wtedy, kiedy zamierzają kupić nowy dom czy nowe mieszkanie. Czyli jeśli sumujemy ten ekosystem, tutaj jest kwestia tego, żeby po pierwsze przygotować się do nawiązania jak największej ilości nowych relacji. Następnie wziąć wizytówki, jakieś materiały reklamowe i po prostu się z tymi ludźmi poumawiać, usiąść z nimi na piwie, przy herbacie. Na piwie to takie... No wiesz, no, chodzi o budowanie relacji. Są ludzie, którzy budują relacje przy piwie, są ludzie, którzy budują relacje oficjalnie, tak? I wyczuć tego klienta, sprawdzić w jaki sposób on jest zainteresowany budowaniem relacji, no i po prostu go poznać. To jest mała miejscowość, więc zakładam, że ci ludzie i tak się mniej więcej znają. I to jest też już dobry moment, żeby włączyć taką machinę rekomendacyjną, czyli idę sobie do tego wulkanizatora czy gościa od alarmów i pytam, no kogo pan jeszcze zna ewentualnie, komu mógłbym pomóc w robieniu jego biznesu, no bo to właściwie buduje większą wartość, jeśli ja mam wybranego takiego gościa od ubezpieczeń. No i w tym momencie cały ten ekosystem sobie budujemy. Pamiętajmy też, że w przypadku właśnie takiej mniejszej miejscowości często ten marketing szeptany ma potężną siłę, tak. Dlatego że to nie jest miasto, gdzie wszyscy są anonimowi, to jest miasto, gdzie ludzie się dużo lepiej znają, ufają sobie nawzajem w związku z tym i tutaj niekoniecznie ta najniższa cena, którą możemy znaleźć w internecie, zawsze będzie miała największą wagę, dlatego że dużo większą wagę może mieć to, że ja do takiego agenta ubezpieczeniowego mogę osobiście się zgłosić. Jeżeli coś się stanie, będzie jakaś szkoda, to jest gość, który się nie będzie chował, nie będzie mnie unikał, bo ja go i tak spotkam na ulicy, no tak, średnio 3 razy dziennie, i to powoduje, że klient, który podpisuje taką umowę ubezpieczenia czy polisę, ma dużo większe przeświadczenie, że to są rozsądnie wydane pieniądze. Okej, więc to nam zamyka kwestię ekosystemu. Druga rzecz to jest kwestia budowania wzdłuż takiej metodologii, którą nazywamy momentami prawdy. Czyli budowanie punktów styczności z marką w tych miejscach, w których mamy największą szansę zmienić coś, jeśli chodzi o klienta. I teraz problem z agentem ubezpieczeniowym jest taki, że z marketingiem agenta ubezpieczeniowego jest taki, że klient kupuje wtedy, kiedy on chce kupić, a nie kiedy ja chcę sprzedać. Tak. Są pewne produkty, które jakby można kupić właściwie w dowolnym momencie, ale w przypadku ubezpieczeń to nie do końca tak wygląda. I teraz trzeba zagospodarować te momenty prawdy. Ta teoria, ona powstała dawno temu, Procter & Gamble ją wymyślił. Oni mówili o pierwszym momencie prawdy. Pierwszy moment prawdy to jest ten moment, kiedy klient sięga po twój produkt na półce. Natomiast no, czasy się zmieniły, mamy internet i Google kilka lat później wykoncypował taki moment, który nazywa się zerowym momentem prawdy. Zerowy moment prawdy to jest ten moment, kiedy klient szuka informacji o danym produkcie. On to robi online najczęściej albo rozmawia ze znajomymi, w każdym razie komunikuje się jakoś. Tak. I ten zerowy moment prawdy to jest spotkanie się z tym klientem w momencie, kiedy on jeszcze nie wie,
czego właściwie potrzebuje, nie wie, że od ciebie chce kupić. Teraz robi się to na kilka sposobów. No właśnie, bo pojawia się pytanie, okej, no to co, ja mam każdego na ulicy zaczepiać i pytać, stary, czy może nie będziesz przypadkiem w ciągu najbliższych 6 miesięcy potrzebował zakupu? Nie, bo zerowy moment prawdy jest wtedy, kiedy klient sam sobie zdaje sprawę ze swojej potrzeby. Ale ja jeszcze tego nie wiem. Nie, no spoko, tylko że właśnie te momenty prawdy muszą czekać. One są pasywne, one czekają tego klienta, który zdaje sobie sprawę ze swojej potrzeby. Czyli na przykład wyjeżdżam na wakacje, nie wiedziałem wcześniej, że będę jechał na narty, no ale wygrałem wycieczkę, czy kupiłem sobie wycieczkę i tak dalej i będę potrzebował ubezpieczenia. No i zaczynam robić research w internecie. Ubezpieczenia przy wyjeździe na narty, czy jakie ubezpieczenie. Kupiłem sobie samochód, czy muszę zmienić ubezpieczyciela samochodu. Ubezpieczenie samochodu najlepsze, bla, bla, bla. Różne takie cudawianki. I potem jakby ta potrzeba się precyzuje. Ubezpieczyć, bo ktoś może powiedzieć, okej, wiem, że może to ubezpieczyć. Ubezpieczyć, jest ubicę szukam, nie? Kilka sposobów na załatwienie tego zerowego momentu prawdy. Po pierwsze, content marketing, czyli taki marketing, który pomaga klientowi w dowiedzeniu się, czego on nie wie i w podjęciu jego decyzji, czyli na co zwracać uwagę, niekoniecznie sprzedawanie jeszcze, tylko na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia samochodu, na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia domu. Na co zwracać nieprzypadkowe uwagę... jest to, że na wielu stronach internetowych pojawiają się dokładnie tak zatytułowane tak. artykuły. Dlatego, że ludzie nie mają jeszcze dobrze sprecyzowanej potrzeby. Nie wiedzą, o co pytać nawet, więc oni nie pójdą do agenta. Nie masz im co sprzedawać, póki nie będą wiedzieli, o co pytać. I zagospodarowanie tego sprawia, że ja już tak naprawdę mam dosyć mocno wybudowany kontakt z marką, no bo człowiek dał mi jakieś użyteczne informacje. I teraz podstawowa rzecz, jeśli budujemy takie punkty styczności z marką, to jest otwarcie kanału komunikacji z klientem, bo to są, tak jak powiedziałem, pasywne punkty. One czekają na klienta i ja właściwie nie wiem, kto przychodzi. I najfajniej byłoby otworzyć kanał komunikacji, czy powiedzieć, stary, a jak chcesz więcej, zostaw mi adres e-mail. W przypadku ubezpieczenia samochodowego miałeś ten świetny pomysł, że tutaj wypełni jakby trzy pola, adres e-mail, jakąś tam markę samochodu, czy coś tam, dostaniesz ode mnie gratis wycenę. Takie rzeczy, gdzie ja właściwie mam otwarty kanał komunikacji z klientem i nawet jeśli on nie zdecyduje się kupić, to ja mam jakieś dane i wiem, że to jest osoba, która w jakimś momencie była zainteresowana ubezpieczeniem. Zwróćmy uwagę, że taki zerowy moment prawdy można też wykorzystać do tego, czy inaczej, w zerowym momencie prawdy można posłużyć się reklamą, bo jeżeli my wykupimy AdWordsy, czy wykupimy reklamę na Facebooku, tak. No to płacimy tam za kliknięcia. Nie będzie klikał w link reklamujące ubezpieczenia samochodów ktoś, kto takiego ubezpieczenia nie potrzebuje. Tak, tylko że tu jest kwestia jakby różnego podejścia do reklam na AdWordsach, czyli googlowych i reklam na Facebooku, bo reklamy AdWordsowe wyświetlają się po wpisaniu konkretnej frazy. Tak. No i oczywiście muszą być go targetowane, czyli ludzie ze Słubic to muszą widzieć, no ale ja już wpisuję ubezpieczenie samochodu i tak dalej, czyli ja mam pewną potrzebę. Tymczasem w przypadku Facebooka to są To się wyświetla reklamy, po prostu ludziom wśród tak, ale chodzi o targetowanie. To są reklamy oparte o zainteresowania takie generalne, czyli ja nie wiem, że człowiek w danym momencie się interesuje ubezpieczeniem na Facebooku. Ja nie mogę targetować go po słowach kluczowych. A po demografii? Po demografii mogę, tylko że umówiliśmy się, że demografii właściwie tam nie ma żadnej. Znaczy poza tym, że wiesz, że to są kobiety i tak dalej. Tak. Nie, geolokalizacja tak. I oczywiście, że mogę wyświetlać całym Słubicom reklamy ubezpieczenia samochodu, ale w tym przypadku Facebook to jest bardziej jakby wizerunkowa kwestia, reklamy na Facebooku. Ja nie mówię o fanpage'u. Wydaje mi się, że fanpage akurat w przypadku ubezpieczalni do niczego się nie nadaje, poza punktem kontaktu, czyli okej, mogę napisać, mogę zostawić dla niego jakieś namiary i tak dalej, i tak dalej. Więc Facebook tutaj niekoniecznie, chyba że naparzamy takimi reklamami właśnie niebehawioralnymi, tylko takimi zgodnymi z zainteresowaniem. Tak. A jest jeszcze jedna sprawa a propos tej darmowej wyceny, dlatego że z ubezpieczeniami samochodowymi, zresztą hipotecznymi tak samo, jest tak, że trzeba je odnawiać co roku. I pytanie brzmi, kiedy temu klientowi się kończy to ubezpieczenie? Żeby się tego, znaczy jeżeli mamy tego klienta w bazie, no to rewelacja, bo my wtedy wiemy, tobie się kończy 13 czerwca, wiem, żeby 2 tygodnie wcześniej czy miesiąc wcześniej wysłać ci SMS-a czy zadzwonić z informacją, że tutaj mam ofertę dla ciebie na przedłużenie tego ubezpieczenia. No ale jeżeli ja nie mam jeszcze tych klientów... Bo nie jest moim klientem, tak, chcę tylko wycenę. Albo chcę mieć tych klientów więcej, to jeżeli ja mu robię wycenę, to przy okazji mam szansę zapytać go, kiedy mu się kończy ubezpieczenie. I teraz, nawet jeżeli jest tak, że on nie skorzysta z tej mojej oferty,
a ja wiem, że za 3 miesiące jemu się kończy. On będzie miał wyżej potrzebę, tak? Więc możemy go... Więc ja wtedy mogę się mu przypomnieć. Może być tak, że ten jego ubezpieczyciel dotychczasowy mu się nie przypomni na czas na przykład. Mhm. Może być tak, że zmienią się stawki i moja oferta będzie bardziej konkurencyjna. Może być tak, że on z jakiegokolwiek powodu się zniechęci do tego poprzedniego ubezpieczyciela i mnie będzie łatwiej go przekonać. Więc można wykorzystać ten moment po to, żeby znaleźć tę bardzo, bardzo ważną informację w przypadku ubezpieczeń, czyli kiedy kończy się obecna polisa. Tak, i zrobić to w ramach właśnie tego pytania o darmową wycenę, czyli usprawiedliwić to właśnie tym, że ja wiem, na jaki termin będą stawki obowiązywać, więc dlatego cię pytam o to. No bo ludzie też nie do końca mogą być chętni, żeby taką informację podawać, jeśli nie wiedzą po co, a w momencie, kiedy no, to jest służy do darmowej wyceny, to jak najbardziej. I w tym momencie włączamy jakąś automatykę, no bo tutaj jakby zakładam, że tłumaczenie, że CRM jest podstawową narzędziem pracy agenta jest absolutnie bez sensu, bo to wszyscy wiedzą. Ale w tym CRM-ie powinna być jakaś automatyka, czyli ja mam to pole z datą i to pole z datą generuje jakiś automatyczny e-mail, czy jestem w stanie sobie jakiś tam szablon odpalić, który mówi: hej, przypominam ci, za 3 tygodnie ci się kończy ubezpieczenie. Tutaj są namiary na mnie, tu jest twoja wycena, którą pamiętasz, robiliśmy, wpadnij, pogadajmy. Więc to jest zerowy moment prawdy. Kolejny element tego procesu nazywa się pierwszy moment prawdy. Pierwszy moment prawdy to jest ten moment, kiedy klient ogląda produkt, rzeczywiście go kupuje. W przypadku usługi, no to nie ma mowy o wielkim oglądaniu, ale to są te wszystkie rzeczy, które poprzedzają właściwie już konkretną sprzedaż, kiedy klient się decyduje. I te wszystkie rzeczy, które następują w momencie tak zwanego unboxing experience, czyli jeśli rozmawiamy o fizycznych produktach, zerowy moment prawdy to jest jak klient kupi i potem jeszcze go rozpakowuje. No i kilka rzeczy, które można naprawdę w tym momencie prawdy zrobić. Po pierwsze, to jest właśnie kwestia tego unboxing experience, czyli jeśli ja podpiszę umowę, no to ja dostaję standardowy zestaw rzeczy, typu teczuszka i tak dalej, ale im więcej emocji sam agent włoży, bo teraz zwróć uwagę, że agent sprzedaje firmę, agent sprzedaje PZU i teraz z jednej strony klient kupuje PZU jako firmę, a z drugiej strony kupuje agenta i wydaje mi się, że w przypadku małej miejscowości takich osobistych relacji ta rola agenta jest naprawdę bardzo, bardzo duża wybudowania. Ona jest, myślę, zawsze duża, dlatego że zdarzyło mi się zrezygnować z firmy ubezpieczeniowej ze względu na agenta właśnie. Mm-hmm. Bo po prostu miał osobowość, która mi kompletnie nie pasowała. Mm-hmm. I to jest mega ważne. To znaczy, no w przypadku Wrocławia jest tak, że każda firma ubezpieczeniowa ma wielu różnych agentów, mm-hmm. brokerów i tak dalej, masz duży wybór. Mm-hmm. Być może w przypadku mniejszego miasta to nie wygląda tak różowo. Mm-hmm. To znaczy, jeżeli chcesz tę konkretną firmę, to jesteś skazany na tego agenta. Mm-hmm. Ale jestem pewien, że dobry agent jest w stanie wyciągnąć tą swoją osobowością klientów od konkurencji. No więc to. I teraz im więcej ducha swojego, im więcej tych emocji i tak dalej włożymy w materiały, które dajemy klientowi, list z podziękowaniem, SMS z namiarami na klienta, bo to bądź obecny w telefonie klienta w sensie takim, że tam nie zginie. Te konwersacje jednak SMS-owe dzisiaj, one są po pierwsze zachowywane, po drugie są przeszukiwalne. Telefon mamy zawsze ze sobą, możemy poprosić człowieka, żeby nas dodał do książki adresowej w tym momencie i tak dalej, więc takie rzeczy mamy. Zwróćmy uwagę, jakie to jest też wyróżniające takiego agenta, że on nie tylko daje teczuszkę z polisą i mówi: proszę dzisiaj koniecznie zrobić przelew, tak. Ale on też na koniec dnia, czy po tym, jak już ma informację, że ten przelew przyszedł, wysyła krótkie SMS-owe podziękowanie: bardzo dziękuję, mamy wpłatę, gdyby cokolwiek była jakakolwiek potrzeba kontaktu, to są moje dane, telefon, e-mail i tak dalej. I to od razu powoduje, że klient czuje się lepiej. To jest jakby nie ma unboxingu usługi, natomiast tak, jest ta kwestia całego procesu związanego ze sprzedażą. Natomiast jest kwestia tak naprawdę również tego, co dajesz klientowi, te przemyślane prezenty, powiedzmy, do usługi, opakowanie usługi w coś fizycznego, dlatego że tu wchodzi taki proces, który nazywa się produkt, który reklamuje się sam, czy też usługa, która reklamuje się sama. W przypadku agenta ubezpieczeniowego wyobrażam sobie, że jeśli ja ci dam takie te ramki plastikowe na rejestrację samochodu, no to jeśli zdecydujesz się wykorzystać, założyć i tak dalej, no to jesteś moim chodzącym hasłem reklamowym, słupem reklamowym, moją chodzącą reklamą. Bo to widać. Kolejna rzecz, którą agent może sam sobie zrobić, to jest to, co mówiłeś o oklejeniu samochodu. Jeśli jeżdżę po mieście z oklejonym samochodem, to właściwie też jestem jeżdżącą reklamą. Zwróćmy uwagę, że może być tak, jak wynikało z maila, że w słupicach PZU było, później zniknęło z jakiegoś powodu, więc jeżeli taki samochód się pojawi, to naprawdę w ciągu kilku dni wszyscy go zobaczą. No i masz takiego Schwarzeneggera na tym samochodzie, I'm back. Nie? Obawiam się, że tutaj standardy korporacyjne mogą być... Nie?
Albo można sobie go wkleić, wkleić za tym. Nie, mam kilka takich szalonych pomysłów na ten marketing. Wiesz, po pierwsze właśnie ten samochód, I'm back. Bo tutaj jest kwestia tego, co gdzieś tam później się pojawi, żeby ludzie o mnie mówili. I mówili w kontekście no nie złym, tylko takim jak ten. I to jest kolej z jakimiś fajnymi pomysłami. Druga rzecz, która też tam gdzieś tam we wstępnych rozmowach przeszła, to jest ten wózek. Jeśli ubezpieczasz na życie dziecko czy rodzinę, dajesz człowiekowi wózek jakiś taki wypaśny, wyścigowy i tam też są takie oklejenia z boku, nie? Że dziecko ubezpieczone w czymś tam, nie wiem, czy to by przeszło, ale widzę to. Widzę to po prostu w parku, w Słubicach, jak taka mamusia jedzie, nie? I wzbudza sensację. Wow, ale wózek, nie? I on jeszcze ma taki, wiesz, dla tatusia taki wózek z takim od motoru, tym idei. Nie? Boję się, że branża ubezpieczeniowa jest trochę bardziej zachowawcza i takie pomysły zbyt śmiałe. Come on, rozmawiam o PZU, goście, którzy mieli tora na rozmowie kwalifikacyjnej. Do it. Dobra. W każdym razie, wróćmy do tego, co mamy w notatkach. List z podziękowaniem, SMS z kontaktem, oklejone auto, wszelkiego rodzaju te rzeczy, produkt, który reklamuje się sam. Czyli co można dać klientowi, co można zrobić, żeby on, korzystając z tej usługi, czy może nawet korzystając z produktu, który jest ubezpieczony, żeby on był waszą chodzącą reklamą. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Mm-hmm. Zapach do samochodu jeszcze tam, który PZU też kiedyś dawał, więc... Czy naklejka na szybę, która informuje, że w tym samochodzie jedzie dziecko. Więc... Tak, tylko że właśnie trzeba dbać o to, że jeśli dajesz taki produkt, to w nim musi chodzić o klienta, a nie o ciebie. Czyli jeśli tam jest napisane, w tym samochodzie jedzie dziecko, moimi literkami, a potem jest wielkie, ubezpieczone przez Bartka, nie? No to sorry, nie o to Mateusza czy cokolwiek innego, to nie o to chodzi przez Mateusza. Bartka użyłem jako taki przykład. Tak no, rozumiem. No dobrze, że nie Janusza, bo to ma ostatnio takie bardziej... Ej, no Janusza ubezpieczeń, nie? Także to mniej więcej tak wygląda. I to nam kończy ten koncept pierwszego punktu, pierwszego... Momentu prawdy. Momentu prawdy, właśnie. Pierwszego momentu prawdy. No i został nam jeszcze drugi moment prawdy. I drugi moment prawdy to jest obsługa posprzedażowa. Jest takie genialne powiedzenie, które uwielbiam, że pierwszy samochód sprzedaje salon, drugi sprzedaje serwis. I to dotyczy wszystkiego, nie tylko produktów, ale i usług, więc to, w jaki sposób robimy obsługę posprzedażową, to jest naprawdę bardzo ważne. I teraz przykład wykorzystania ekosystemu w drugim momencie prawdy. Jest klient nasz, czy nawet koleś, od którego zebraliśmy tylko informację, że jest potencjalnie zainteresowany, nie jest naszym klientem. I teraz my mu wysyłamy, bo teraz spadł śnieg dzisiaj w Gdańsku, z tego co słyszałem, wysyłamy do takich ludzi maila, w którym jest napisane, najwyższy czas zmienić opony na zimowe. Załatwiłem ci zniżkę 20% w lokalnym warsztacie. Teraz to jest powód, żeby po pierwsze otrzymywać te maile, bo one są użyteczne dla klienta. One nie są reklamą, tylko one są użyteczne dla klienta. No i ja pokazuję, że ja dbam o moich byłych klientów, że to nie jest tak, że tak jak mówiłeś, zrobiłeś przelew, dziękuję bardzo, już właściwie się więcej nie widzimy. No i dbam też, pokazuję potencjalnym klientom, w jaki sposób będzie wyglądała ta obsługa. Weźmy pod uwagę, że tak naprawdę ubezpieczenie to jest o tyle trudny produkt, że tutaj jest dobrze wtedy, kiedy jest źle. To znaczy, kiedy klient ucierpi z jakiegoś powodu i firma ubezpieczeniowa wypłaci mu odszkodowanie, to tak on poniekąd wygrał ten zakład, tak. No bo ubezpieczenie jest zakładem. Mm-hmm. Zakładasz się z firmą ubezpieczeniową, stawiasz pieniądze, ty mówisz, że nic ci się nie stanie, oni mówią, że jak ci się stanie, no to ci zapłacą. Mm-hmm. I zyskujesz wtedy, kiedy tracisz. Tak. Czy inaczej, no, rekompensują ci twoją stratę. Wtedy są to dobrze zainwestowane pieniądze, więc kluczem, jednym z wielu, no bo wymieniam ich tu więcej, ale też kluczem do tego, żeby nowi klienci mieli do ciebie większe zaufanie, drogi Mateuszu, jest to, żeby oni wiedzieli, że te pieniądze naprawdę mogą im się przydać, zainwestowane w to ubezpieczenie, że to naprawdę działa. Czyli jeżeli twój klient ma jakąś szkodę i firma wypłaci mu odszkodowanie, weź od niego testimonial właśnie. To się nazywa. Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka. Pozytywną opinię, oczywiście ochrona danych osobowych i tak dalej. Jeżeli człowiek, nie wiem... Nie wyraża zgody na publikowanie wizerunku. Absolutnie no, takich rzeczy nie. No, jednak człowiek dostał kasę, nie? Tak, ale jeżeli pan Krzysztof na przykład miał problem, dlatego że ktoś wjechał w niego i skasował mu auto i firma zwróciła mu pieniądze i on sobie mógł kupić nowe i on napisze to w jakiejś krótkiej notce, to jest potężna broń w walce o klientów. Tak, bo to pokazuje,
że to, co ty sprzedajesz, rzeczywiście działa. A klienci mają z tym problem. No bo oni widzą, że płacą, ale nie widzą, że dostają pieniądze. Najczęściej właściwie nic im się złego nie dzieje, więc uświadamianie im jak najczęściej, że ktoś jednak dostaje, że ty działasz i tak dalej, jest super. Więc może być z drugiej strony pan Janusz, sobie urodziłem, któremu zalali mieszkanie i on dostał ubezpieczenie. On na pewno wyrazi zgodę na publikację wizerunku, bo ten sąsiad mi zalał mieszkanie, ta menda, nie? Tu był grzyb na tej ścianie. Tak, przez tego gościa, nie? I stoisz zdjęciem tego sąsiada, nie mówisz zalewacz, nie? Ale wypłacili, jest najgorszy sąd. No. Więc testimoniale są bardzo ważne. Druga rzecz to jest to, o czym zaczęliśmy już mówić, czyli ten marketing rekomendacji. W momencie, kiedy masz klienta, znowu zakładam, że agentów ubezpieczeniowych nie ma sensu tego uczyć, ale największym problemem, jeśli chodzi o rekomendacje, to kiedyś mówiliśmy a propos badań, są takie badania, ludzie nie proszą o rekomendacje. Jedynym powodem, znaczy najczęstszym powodem, dla którego ludzie nie podają innym rekomendacji, jest to, że nikt ich o to nie poprosił. Więc proszenie o rekomendacje jest bardzo ważnym elementem tego całego systemu. Kolejna rzecz to jest sposób, w jaki klienci doświadczają agenta ubezpieczeniowego, czyli to, jak szybko odzwaniasz, jak szybko odpisujesz na maile, jak szybko dojeżdżasz, czy dotrzymujesz słowa i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy takie everyday, że tak powiem, którymi każdego dnia, nawet kiedy nic złego się nie dzieje, nawet kiedy jeszcze klientowi nie sprzedałeś, w momencie, kiedy dotrzymujesz słowa, mówisz odpiszę na maila i odpiszesz, oddzwonię i oddzwaniasz, to ta fama się niesie. No bo nie ukrywajmy, odbudowywanie pozycji PZU w Słubicach to jest orka na ugorze. To nie jest tak, że jakby trzaśniemy marketing i właściwie w jeden dzień klienci przyjdą. Mówiliśmy, że oni i tak, nawet jeśli będą cię uważać za super kolesia, no to będą odnawiać te ubezpieczenia wtedy, kiedy potrzebują, nie wtedy, kiedy my musimy im sprzedać, więc to jest rok po roku budowanie takiej pozycji. Natomiast w momencie, kiedy oni a propos tego rok po roku, dzień w dzień wiedzą, że dotrzymujesz słowa, no to jest to coś do wybudowania. No i warto też pamiętać o tym, że PZU ma bardzo, znaczy umówmy się, Mateusz nie użył nazwy PZU, powiedział. Myślę, że to jest największy polski ubezpieczyciel, tak. Więc myśmy sobie tak założyli. NPU, największy polski ubezpieczyciel, więc tak. Weźmy pod uwagę to, że jeżeli to jest NPU, to jednak sama marka takiej firmy robi dużo i za każdym razem, kiedy ty, czy to będzie samochód oklejony, czy to będzie stopka w mailu, czy to będą wizytówki, czy to będzie szyld, gdzie mieści się twoje biuro, za każdym razem, kiedy ty pokażesz, że ta marka jest obecna w Słubicach, to jest spora szansa, że część ludzi się przekona, bo po prostu ma do niej zaufanie dzięki temu, że firma inwestuje, nie wiem, w reklamę telewizyjną, w reklamę prasową, w reklamę radiową i jest znana od wielu, wielu lat. I to nam kończy ten koncept, który nazywa się Momenty Prawdy. Mamy jeszcze dwa takie koncepty do omówienia. Pierwszy nazywa się ekosystem mass mediów, bo jeśli już masz opracowane te wewnętrzne rzeczy, masz opracowane punkty styczności z marką, to teraz trzeba je roznieść na zewnątrz. I robi się to za pomocą takiego, czegoś takiego. Pierwszy to jest paid media, czyli powinieneś zapłacić za reklamowanie się w tych miejscach, które właśnie służą ci. I jeśli płacisz za reklamę, musisz po pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja potrafię to zmierzyć? Czy ja potrafię zmierzyć konwersję? No bo jeśli będę się reklamował, nie wiem, na jakimś ledzie na środku skrzyżowania w Słubicach, czy ja jestem w stanie powiedzieć, ile mi to nowych klientów przynosi? I jest mnóstwo sposobów na mierzenie takiej offline'owej reklamy. To może być bardzo podstępna forma reklamy. W sensie, dlatego, że jeżeli ona będzie odwracać uwagę, to ludzie będą zaliczać dzwony i wtedy mówisz, zaliczyłeś dzwon, nie? Nie, to pokazujesz jakieś takie tancerki na Bali w tych takich słomkowych sukienkach, nie? I potem jest i zaliczyłeś dzwon, zadzwoń do czegoś tam czegoś. Nie, natomiast wracając do mierzenia. Wyświetlanie w każdej reklamie offline'owej jakiegoś kodu, którego można użyć przy napisaniu maila do ciebie, przy zadzwonieniu do ciebie, który daje od razu jakiś bonus. I to bonus może być z jednej strony fizyczny, w sensie dostaniesz z takim kodem 5% zniżki. Z drugiej strony to może być bonus, który mówi, okej, twoja wycena będzie traktowana priorytetowo, czyli ja nie muszę dawać od razu zniżki, tylko mogę powiedzieć, okej, priorytetowa wycena, przyjadę do ciebie, zawsze przyjeżdżasz, a ludzie nie muszą tego wiedzieć, nie? I tak dalej, i tak dalej. W tym momencie wiesz, jak ludzie następnym razem od tego telebimu przyjdą do ciebie i powiedzą,
no wie pan, 60 tysięcy ludzi go zobaczyło. Słubice mają 20 tysięcy, nie? Ale powiat 50 plus przyjezdni. Tak, wszyscy zobaczyli, a ty mówisz, no nie, dlatego, że jeśli chodzi o konwersję, to praktycznie zero. Zero tych ludzi użyło kodu, więc praktycznie to nie działa. Więc to są paid media. Lokalne gazety, właśnie telebimy, jakieś tam billboardy i tak dalej, i tak dalej. Warto zadbać o taki media plan i wiedzieć, za co płacisz i ile to będzie kosztować. Ale pamiętajmy, że to jest nie tylko wyświetlacz LED-owy, ale to są też te AdWords i reklamy na Facebooku. Tak, wszystkie reklamy, za które płacisz. Druga rzecz to jest earned media, czyli ten szum, na który zasługujesz. I teraz tu jest kilka sposobów na osiągnięcie go. Myśmy mówili o, znaczy jak się przygotowaliśmy do tego, mówiliśmy, czujesz to? Przygotowujemy się do podcastu. Odpowiadam na pytania czytelników w lokalnej gazecie. Bardzo fajny pomysł na zaistnienie w jakiejś takiej lokalnej świadomości. Zbudowanie autorytetu. Zbudowanie autorytetu, ekspertyza i tak dalej. Wsparcie się autorytetem zewnętrznym, czyli jakiegoś tam medium, gazety, bla, bla, bla. No i jednocześnie przysłużenie się lokalnej społeczności. Więc jeśli jesteś w stanie poświęcić na to czas, nawet jeśli nie potrafisz sam pisać dobrze, no to możesz, nawet opłaca się zatrudnić jakiegoś redaktora. Znaczy nawet być może nie trzeba to przez redaktora z gazety. Ty dajesz wiedzę, natomiast on to spisuje. No, tak, chodzi o to, żeby jednak no, mieć świadomość swoich niedociągnięć. Jeśli wiesz, że nie potrafisz pisać, no to przepuścić to przez tego redaktora. Czyli odpowiedz sobie na pytanie, jak sprawić, żeby o tobie mówiono lokalnie. Znaczy, w sensie nie powoduj wypadków czy cokolwiek, nie? Przecinam te hamulce we wszystkich samochodach, które stoją na parkingu pod urzędem miejskim, nie? Nie, jak mówić w dobrym kontekście. I to właśnie odpowiadanie na pytania czytelników w lokalnej gazecie jest bardzo fajne. I trzeci element tego systemu to jest owned media, czyli twoje własne media. I tutaj kluczem jest właściwie budowanie kanałów komunikacji, które są powtarzalne. Czyli niejednokrotna reklama, nawet nie strona internetowa, bo tam ludzie wchodzą w momencie, kiedy czegoś potrzebują, tylko newslettery, content marketing, który daje ludziom jakąś taką ciągłą informację na temat tego, co się dzieje. Więc tutaj są jakby te rzeczy, które też możemy robić. No i znowu kluczem w tym owned media są informacje o klientach takie, które są użyteczne. My nie musimy wiedzieć o nich wszystkiego, ale musimy wiedzieć, jak się z nimi skontaktować, czyli telefon albo mail. Musimy wiedzieć, jak się nazywają. Musimy wiedzieć, kiedy im się kończy polisa. Dokładnie to. I wtedy można z nimi rozmawiać. I twoja marka, jeśli rozmawiamy już o budowaniu marki, nawet nie samym marketingu, potrzebuje trzech elementów jeszcze. Po pierwsze potrzebuje wiarygodności i autorytetu. To jest coś, co jakby w strategii nazywamy endorser. Czyli potrzebujesz lokalnych influencerów, Marek powiedział influencerów, ja pisałem lokalny wataszka. Z jednej strony wiarygodność daje ci samo PZU, czy ten największy polski ubezpieczyciel. Bo świecimy światem odbitym, ale z drugiej strony potrzebujesz tego lokalnego autorytetu, czyli jeśli ktoś z lokalnych autorytetów głośno powie, ubezpieczam się u tego kolesia, bo jest dobry. Ordynator w szpitalu na przykład. Tak. W czasie, nie wiem, nawet rozmów czy cokolwiek innego, no to jest to coś, na co się można powoływać, tak? Ordynator się u nas ubezpiecza, znaczy, że kurczę, jesteśmy dobrzy. Tak. Więc tak to wygląda. Druga część to jest coś, co się mocno pokrywa właśnie z owned media, znaczy z earned media, czyli Energizer. Energizer to jest odpowiedź na pytanie, jak sprawić, żeby o tobie mówiono, bo musi być od czasu do czasu o tobie głośno i to niekoniecznie w związku z twoimi usługami. Jeśli na przykład zorganizujesz jakiś konkurs wiedzy o ubezpieczeniach dla uczniów ze szkół, fundujesz jakieś nagrody razem z PZU, jakąś lokalną społeczność i tak dalej, absolutnie będzie to fajne. I trzecie, najważniejsze z tego wszystkiego, to jest coś, co w budowaniu marki nazywa się differentiator, czyli metoda, która odróżnia cię od konkurencji. Miałeś jakieś kilka fajnych pomysłów na te metody, z tego co pamiętam. Zagapiłem się tutaj na licznik, że już powinniśmy kończyć, ale no więc, jeżeli chodzi o odróżnienie się, to czekaj, co to było? To mogą być takie atrybuty fizyczne. To może być to, że zawsze na przykład masz krawat i marynarkę. Tak. To może być to, że właśnie jeździsz oznakowanym samochodem, obrędowanym logo firmy. To może być to, że masz, nie wiem, czerwone okulary i czerwony zegarek. Tak. Są pewne takie widoczne atrybuty, po których ludzie się kojarzą i one też no, budują wizerunek. To nie jest przypadek, że Mark Zuckerberg jest zawsze w szarym t-shircie, a Steve Jobs był w czarnym golfie. To, czy Karl Lagerfeld wygląda tak, jak wygląda, to wszystko są elementy wizerunku, który jest stały, nie zmienia się i staje się no, w przypadku ludzi, którzy mają zasięg światowy, wręcz ikoniczny. Tak.
pewnie tak. Obawiam się, że agent ubezpieczeniowy w Słubicach raczej ikoną światową nie zostanie, natomiast w swoim lokalnym środowisku absolutnie może się wyróżniać pozytywnie. To nie musi być jakiś irokes i marynarka w świnki. Niekoniecznie musisz się ubierać jak Karl Lagerfeld. Absolutnie. To po prostu chodzi o to, żeby ten twój wizerunek był spójny i wyróżniał się na tle innych agentów ubezpieczeniowych. To jest koszulka Batmana. No, po prostu to w taki sposób działa. To może być też metodologia. To znaczy, że jeśli głośno mówisz, że robisz ubezpieczenia w tak a nie inny sposób. Tutaj Marek mówił wcześniej o tym, że agent, który nie strasza, albo agent, który jest pozytywny, tak? Uśmiechnięte ubezpieczenia. To trochę takie już jest cheesy, ale to jest przykład właśnie differentiatorów. Tego, po czym się zapamiętuje agentów ubezpieczeniowych, to mając te wszystkie rzeczy na miejscu, będziesz miał naprawdę dobrze skonstruowany marketing. No jest przecież bardzo, bardzo stara metoda, powszechnie znana, a przez nikogo chyba nie jest stosowana, czy prawie przez nikogo, czyli wysyłanie klientom kartek na urodziny. Absolutnie. Też piszą o tym w podręcznikach, nie wiem, sprzedawcy samochodów amerykańscy sprzed dziesięcioleci. I co z tego, że każdy o tym wie? No ja słyszałem o jednym krawcu z Hongkongu, który tak w lokalnej społeczności naprawdę to świetnie działa. Właśnie. No i to by było na tyle, drogi Mateuszu. Bardzo ci dziękujemy za pytanie. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Mam nadzieję. To był również pierwszy odcinek, który pojawił się na Periskopie. Nie wiem, czy ostatni, zobaczymy, jaki będzie odzew. Natomiast ponieważ było zainteresowanie tym, żeby zrobić odcinek z pytaniami, to przygotujemy się kiedyś. Mhm. Wcześniej ogłosimy termin, żeby... O, serduszka, dziękujemy. O, dziękuję. Żebyście zdążyli sobie przygotować pytania, no bo to wiadomo, że tak z głowy, czyli z niczego, to nie jest prosto wymyślić. I będziemy taki odcinek realizować. Fantastyczne to jest, że na żywo możemy tutaj z naszymi słuchaczami obcować. Ty obcujesz po prostu z serduszkami, tak? Tak, całym swoim sercem. A do następnego odcinka żegnają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Do usłyszenia.